Niebieska kartka dołączyłaby do tych, z których sędziowie już mogą korzystać, czyli żółtej i czerwonej. No i teraz taka ciekawostka. Pierwszą w historii czerwoną kartkę otrzymał w 1970 roku w Meksyku niemiecki masażysta. Mundialowy rekord w pokazywaniu czerwonych kartek pobił rosyjski arbiter Valentin Ivanov w tym samym meczu, w którym pokazał 16 żółtych kartek. Rewolucyjny przepis dotyczący niebieskiej kartki określany jest jako ławka karna, na której mieliby zasiadać zawodnicy wykluczeni z gry czasowo na 10 minut. Podobnie jak ma to miejsce na przykład w hokeju na lodzie. Karane miały być faule taktyczne, uniemożliwiające szybki atak lub za obrazę sędziego głównego i podejrzewam, że za to będzie najwięcej. Dwie niebieskie kartki, podobnie jak dwie żółte, zostaną zamienione na czerwoną, a połączenie niebieskiej i żółtej nie daje zielonego. Również będzie skutkować wykluczeniem z gry. Prezydent UEFA jest przeciwko, aby nowe przepisy obowiązywały już w tegorocznym Euro, którego gospodarzem będą Niemcy. Widać jednak, że poszukiwane są nowe sposoby na urozmaicenie piłki nożnej. Skoro dotarłeś do tego momentu, to fajnie by było, jakbyś zostawił właśnie suba. Pamiętaj również o tym, żeby zostawić jakiś ślad po sobie, na przykład w postaci komentarza. Ja nie przeszkadzam, wracamy do filmu. Od jakiegoś czasu niemal stałym elementem stał się system VAR. Spodziewano się, że nowoczesna technologia wykluczy błąd ludzki i już nikt nie będzie się czepiał sędziego, że nie widział, choć wszyscy widzieli. Ale jak wiemy, to czasami działa, a czasami nie. No i piłka nożna nie została pozbawiona błędów. Na szczęście chyba. To chyba dobrze, bo też nikt nie chce, żeby piłka nożna zamieniła się w taką grę komputerową. To wciąż jednak zmiany kosmetyczne. No, dzięki nowej technologii piłka nożna pokazywana jest w coraz bardziej dynamiczny sposób. No, też warto zwrócić uwagę, że to właśnie w sporcie pojawiają się najnowsze osiągnięcia telewizji. Teleportowanie dziennikarzy, dynamiczne skróty. Newsy mogą tylko pozazdrościć. Komentatorzy sportowi zresztą powoli stają się gwiazdami. Może nie jest to popularność na poziomie piłkarzy, choć mam takie wrażenie, że niektórzy komentatorzy sportowi są bardziej rozpoznawalni od zawodników ekstraklasy. Borek. FIFA i UEFA dość sceptycznie podchodzą do zmian, choć jest kombinowanie, jak wyciągnąć z tego sportu jeszcze większe pieniądze. Może nowe rozgrywki, może przeniesienie ciężaru z Europy na stronę Bliskiego Wschodu i tym podobne. No, raczej nikt tu nie myśli o kibicach. No ale ci też się zmieniają. Młodzi, przyzwyczajeni do krótkich form wideo, coraz chętniej oglądają skróty. Najlepsze akcje, bramki 3 minuty zamiast 90 plus reklamy. No i tu też pojawiają się pomysły. Może mecze powinny być krótsze w zamian za to, żeby odbywały się częściej. Skoro spotkania Barcelony i Realu przyciągają ogromną publikę, to może spotkania powinny trwać na przykład 60 minut, ale organizowane kilka razy w miesiącu. No, może popłynąłem, no ale wiecie, o co chodzi. Tylko co z tymi na stadionie? No, w końcu zapłacili za bilet, poświęcili czas, często jechali z daleka, no i tylko po to, żeby zobaczyć 60-minutowy mecz? No i tu czekam już na waszą opinię. Jakie zmiany wy byście wprowadzili? Co powinno się zmienić? Czy niebieska kartka to dobry pomysł? I czy faktycznie piłka nożna potrzebuje jakiejś totalnej rewolucji? Nie mówię o kadrze, nie mówię o selekcjonerze, ale generalnie o samym sporcie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj, żeby zostawić suba, żeby zostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. No i oczywiście sprawdzaj, co jeszcze na moim kanale słychać. Przede wszystkim zaglądaj do zakładki Shorts, bo tam zdecydowanie najwięcej się dzieje. A filmy o różnej tematyce związanej z samochodami, sportem, nowymi technologiami, ale nie tylko, będą się pojawiać, mam nadzieję, coraz częściej. Na razie to tyle. Dzięki i do zobaczenia.